Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam trik na to, jak wykonać wyzwania w trybie laboratorium. To oznacza, że będziecie mieli całą wyspę dla siebie, 3 godziny, odradzanie, otwieranie lotni i tak dalej. Sposób na wyzwania w trybie laboratorium wyskoczył już na kilku kanałach poświęconych glitchom. Ale uznania za odkrycie tego przesyłam do Max Strikes i KCT. A więc, zanim zaczniemy, przygotowania. Do tego glitcha potrzebujecie kumpla lub kumpeli. Gracz wykonujący glitcha musi zostać w menu. Druga osoba za to musi rozpocząć mecz w trybie kreatywnym. Teraz kumpel w trybie kreatywnym musi aktywować dowolny matchmaking. Bardzo ważne jest też to, aby jego ekipa była publiczna. Gdy kumpel wejdzie już do matchmakingu, osoba wykonująca glitcha musi wybrać tryb areny. Teraz trzeba kliknąć gotowość, anulować gotowość i kliknąć jeszcze raz gotowość. Teraz trzeba otworzyć listę znajomych. W momencie, gdy tekst niegotowy przełączy się na zielony tekst gotowy, trzeba dołączyć do znajomego, który jest w matchmakingu. Tym sposobem rozpoczniecie mecz, który przyniesie was na pustą wyspę startową. Może nawet tutaj pojawi się powiadomienie o starcie busa bojowego. Ale nie, bus nie wystartuje. Nadeszła pora na najważniejszy etap. Kolejny krok to udanie się na południowo-zachodni ruch tej wyspy, czyli ten na SW. Stąd trzeba wyskoczyć do wody i popłynąć w stronę SW i W. To chwilkę zajmie. Trzeba teraz non-stop płynąć, płynąć i jeszcze raz płynąć. W pewnym momencie uderzycie w niewidzialną barierę. To jest ostatnia rzecz dzieląca was od głównej wyspy. Teraz trzeba znowu popłynąć, ale w kierunku W, wzdłuż bariery. W pewnym momencie spotkacie ruch tej niewidzialnej bariery. Wasza kamera będzie taka przytłoczona. W tym miejscu, stojąc tuż przy barierze, spójrzcie się w kierunku W, czyli na zachód. Następnie w menu należy wybrać opcję odrodzenia się. Dokładnie wtedy, gdy się odrodzicie, otwórzcie lotnię i zacznijcie lecieć w stronę bariery. Tym sposobem ją ominiecie. Jeśli wam się nie uda, to wróćcie do wody. Popłyńcie w stronę W i powtórzcie ten manewr. Jak już wam się uda przebić przez tą barierę, musicie znowu popłynąć. Tym razem w stronę wyspy. To w sumie tyle. Od teraz macie całą wyspę dla siebie. Możecie nawet tutaj kogoś zaprosić. Wasi znajomi po dołączeniu pojawiły się na wyspie startowej, więc będą musieli powtórzyć manewr z przebijaniem bariery. No, jak już mówiłem, macie całą wyspę dla siebie. I tak, można robić wyzwania typu otwórz skrzynki, kopnij piłkę, czy przyleć helikopterem pod mostami. Niestety nie wykonacie w ten sposób wszystkich wyzwań. Mi na przykład nie zaliczyło odwiedzi niektórych miejsc. Nie można tutaj też nikogo zlikwidować. Znajomi po dołączeniu do was nie mogą zmienić drużyny. W tym trybie nie ma też bossów, pomagierów czy sekretnych przejść. Mimo tego w jednej sesji można wykonać kilka wyzwań, które zazwyczaj zajęłyby kilka meczów. Ten trik działa, ponieważ w trybie matchmakingu można wykonywać wyzwania, ale tylko typu zadaj obrażenia. Nie ma tam po prostu dostępu do wyspy, więc innych wyzwań nie ma jak zrobić. Ale dzięki temu trikowi rozpoczynacie matchmaking, ale na głównej wyspie. Plus z funkcjami z trybu laboratorium. Gra sobie myśli, o, rozpoczął mecz w trybie areny? To proszę go przenieść na wyspę startową. O, chcę dołączyć do znajomego w matchmakingu. Niech będzie. Proszę dać mu lotnie, odradzanie i resztę. Zaraz, co? W ten właśnie sposób zaczyna się mecz w mieszance dwóch trybów. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.